Dzień dobry Państwu. Nazywam się Jan Sapadasz, jestem założycielem i prezesem Fundacji Dziedzictwo Kresowe. Moja opowieść o moim ulubionym polniku będzie nieprzypadkowa. Urodziłem się we Lwowie i w dużym stopniu to właśnie Lwów mnie ukształtował. A w szczególności wyjątkowe miejsca takie jak Katedra Lwowska, Kościół Świętego Antoniego, Cmentarz Łyczakowski, Janowski oraz Polska Szkoła. To właśnie dzięki tym miejscom i wspaniałym ludziom wokół nich zawdzięczamy to, że język polski, polska kultura i tradycja przetrwały do dziś. Katedra Łacińska ma ponad 600-letnią historię. Powstała w połowie XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego, dając początek polskiej historii Lwowa. To właśnie katedra w okresie powojennym była ostoją polskości we Lwowie. Po 1945 roku katedra odegrała najistotniejszą rolę w zachowaniu języka polskiego, polskich, lwowskich tradycji i kultury, a zatem polskiej tożsamości naszych rodaków, którzy mimo zawirowań politycznych zdecydowali się pozostać w swoim rodzinnym mieście, ukochanym Lwowie. O polskie morale z wyjątkowym zaangażowaniem dbał biskup Rafał Kiernicki. Wyjątkowa postać i człowiek honoru, którego kręgosłupa moralnego nie zdołało złamać NKWD nawet podczas pobytu w łagrach. Wieloletni proboszcz katedry lwowskiej, lwowski biskup pomocniczy przyjaciel Jana Pawła II, był niestrudzonym obrońcą wiary katolickiej i języka polskiego. Do dziś starsze pokolenie Polaków we Lwowie wspominają go z ogromnym szacunkiem i podziwem. Warto wspomnieć historię, o której nie wszyscy wiedzą, że to właśnie biskup Kiernicki, chcąc chronić swoich parafian przed represjami władzy radzieckiej, prowadził w katedrze lwowskiej dwie księgi parafialne. Jedną zawierającą faktycznie udzielone sakramenty i drugą fikcyjną na potrzeby kontroli służb. Był to człowiek niebywale inteligentny i pomysłowy. Kiedy władze radzieckie zapowiedziały zamknięcie polskiej szkoły nr 10 w Lwowie, biskup Rafał zamówił wykonanie popiersia Feliksa Dzierżyńskiego, które zostało umieszczone w tej szkole i wraz z kilkoma książkami i żywymi kwiatami tworzyło małe muzeum Dzierżyńskiego, co postawiło w oczywiste niezręczności władze radzieckie, które nie zaryzykowały zamknięcia szkoły z funkcjonującym na jej terenie Muzeum Dzierżyńskiego. Podobnych zasług na swoim koncie biskup Rafał Kiernicki miał bardzo wiele. Zmarł w 1995 roku i pochowany został w katedrze lwowskiej, której poświęcił większą część swojego życia. Niestety nie doczekał wizyty swojego wieloletniego, serdecznego przyjaciela Jana Pawła II we Lwowie, który odwiedził katedrę łacińską, katedrę świętego Jura oraz mimo braku ujęcia jej w oficjalnym planie wizyty katedrę ormiańską. Doceniając w ten sposób wyjątkowość Lwowa, w którym mieściły się trzy katedry i dla każdego była przestrzeń niezależnie od wyznania. Drugą obok katedry nieprzerwanie funkcjonującą świątynią jest Kościół Świętego Antoniego na Łyczakowie, równie ważne miejsce na mapie powojennego Lwowa. To właśnie w tym kościele został ochrzczony Zbigniew Herbert, którego dom rodzinny mieścił się niedaleko, przy ulicy Łyczakowskiej 55. Doceniając wyjątkowość tego miejsca, nasza fundacja od wielu lat opiekuje się tą świątynią w zakresie renowacji wnętrza. To dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Polnika nasze prace odbywają się w tak szerokim zakresie. Kolejnymi symbolami polskiej historii Lwowa są cmentarze. Znany wszystkim cmentarz Łyczakowski oraz przez lata niesłusznie zapomniany cmentarz Janowski. Dla miejscowych Polaków te nekropolie zawsze były symbolami polskości. I tak po II wojnie światowej, mimo zrównania z ziemią przez władzę radziecką cmentarza Orląt i utworzenia tam wysypiska śmieci oraz wytyczania w latach 70. drogi miejskiej biegnącej przez teren cmentarza, miejscowi Polacy 1 listopada spotykali się na gruzach cmentarza obrońców Lwowa, aby oddać hołd bohaterom i dać dowód żywej pamięci. Zanim w 1989 roku oficjalnie rozpoczęto prace porządkowe i renowacyjne, to właśnie polska społeczność Lwowa z własnej inicjatywy, własnymi siłami wykonała ogromną pracę polegającą na usuwaniu gruzu i porządkowaniu miejsca spoczynku bohaterów Lwowa. Można powiedzieć, że prace te miały charakter pospolitego ruszenia. Udział w nich brali Polacy niezależnie od wieku. Do tej pory z przyjaciółmi z Lwowa wspominamy, jak taszczyliśmy często większe od nas worki ze śmieciami z mogił naszych rodaków. Pozostając przy tematyce Orląt Lwowskich, warto nadmienić, o czym nie wszyscy wiedzą, że we Lwowie Orlęta spoczywają nie tylko na cmentarzu Łyczakowskim. O wiele mniejsza kwatera mieści się na 38 polu cmentarza Janowskiego, nekropolii, która przez wiele lat była zapomniana i pomijana na szlaku turystycznym. Powstały w drugiej połowie XIX wieku cmentarz jest miejscem spoczynku wielu wybitnych Polaków. Spoczywa tu m.in. nazwany przez papieża Piusa XI jednym z największych biskupów świata, arcybiskup Józef Bilczewski.
aktorzy Polskiego Teatru we Lwowie, nauczyciele polskich szkół, lekarze, prawnicy oraz inni przedstawiciele polskiej społeczności powojennego Lwowa. Mając na uwadze znaczenie cmentarza Janowskiego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, nasza fundacja od kilku lat przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Polonika obejmuje tę nekropolię swoją opieką w zakresie renowacji oraz jest organizatorem wyjątkowego przedsięwzięcia angażującego lwowską młodzież, jakim jest obóz wolontariacki pod nazwą Pamiętamy o Kresach. W ubiegłym roku dzięki wspólnemu wysiłkowi uczniów i nauczycieli obu szkół polskich we Lwowie oraz miejscowych polskich organizacji pod nadzorem konserwatorów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie udało się uporządkować około 50 polskich grobów na cmentarzu Janowskim. W tym roku wspólnie z Instytutem Polonika będziemy kontynuować ten projekt. Nieocenioną rolę w zachowaniu języka polskiego i propagowania polskiej kultury we Lwowie niezmiennie odgrywają dwie polskie szkoły, szkoła nr 10 oraz szkoła nr 24. Mimo trudnych czasów Związku Radzieckiego i wielu prób ich likwidacji, dzięki wyjątkowej kadrze pedagogicznej i jej determinacji, szkoły przetrwały do dziś, kształcąc na wysokim poziomie w duchu polskiej tożsamości narodowej kolejne pokolenia Polaków we Lwowie. Wspomniane szkoły to również ośrodki polskiej kultury. Dzięki działającym w nich kółkom teatralnym i zespołom folklorystycznym, miłość do polskiej kultury i tradycji była zaszczepiana młodzieży już na etapie wczesnoszkolnym. Dopiero lata 90. dały Polakom we Lwowie możliwość otwartego mówienia o swoim pochodzeniu i tożsamości narodowej. Zaczęły powstawać polskie organizacje, zespoły, chóry oraz polska prasa. Polskie szkoły mogły zmienić swoich patronów. Szkoła nr 10 wróciła do swojej przedwojennej patronki świętej Marii Magdaleny, a ja dumnie odebrałem świadectwo maturalne z pieczęcią szkoły nr 24 imienia Marii Konopnickiej, a nie Wandy Wasilewskiej. Zmiana patronki szkoły nr 24 była na tyle ważnym wydarzeniem, że jej wieloletni polonista świętej pamięci Władysław Łokietko zapoczątkował w szkole tradycję corocznego konkursu recytatorskiego poświęconego twórczości tej wybitnej polskiej poetki i nowelistki pod nazwą Maria Konopnicka Dzieciom i Młodzieży. Ja sam brałem udział w jednej z pierwszych edycji, było to dla mnie wyjątkowe wydarzenie. Dlatego nie przez przypadek nasza fundacja od 7 lat jest współorganizatorem tego konkursu, a także w ramach programu wspierania nauczania języka polskiego za granicą wyposaża w podręczniki klasy początkowe oraz klasy starsze w podręczniki do lekcji historii. Podręczniki trafiają do szkoły nr 24 oraz szkoły nr 10 we Lwowie oraz szkoły z polskim językiem wykładowym w Mościskach i Centrum Edukacji w Strzelczyskach. Piękna historia, skomplikowane koleje losu utwierdzają nas w przekonaniu, że nie możemy zaprzepaścić wieloletniej pracy i wysiłków naszych rodaków we Lwowie, dbających o utrzymanie pamięci o naszym dziedzictwie, kultywujących polskie tradycje i propagujących kulturę i język polski. Jako Fundacja Dziedzictwo Kresowe przygotowaliśmy unikatowy program pod nazwą Pamiętamy o Kresach, stanowiący kontynuację tego ponad półwiecznego dzieła naszych rodaków na Kresach. Program ten, niezależnie od istniejących granic na mapie warunków politycznych, uwrażliwia kolejne pokolenia Polaków w Polsce i na Ukrainie na potrzeby dbania o naszą historię, kulturę i szeroko pojęte polskie dziedzictwo za granicą. Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować Instytutowi Polonika za zaproszenie do tego projektu i umożliwienie opowiedzenia o moim ulubionym Polniku, którym jest oczywiście Lwów i nasi rodacy z nim związani.